Cześć, chciałam Was dzisiaj zaprosić do zrobienia surówki z surowej cukinii. Jeżeli ktoś ma ogródek, to wie, że tej cukinii jest za dużo. I robi się różne lecza, nadziewaną i różne tam wymyśla historie, zupę krem z cukinii. No właśnie, też chyba będę musiała zrobić. A też można zrobić szybką sałatkę, surówkę do obiadu czy do grilla. Ona też się fajnie przechowuje, bo ona jest z octem jabłkowym. Oczywiście sami możecie mieć swój ocet jabłkowy, tutaj ja mam swój. On ma nawet takiego farfocelka, o tutaj mu się zaczęła robić też matka octowa od razu. No, przepis na ocet jabłkowy, tak? Tu jest gdzieś? Tu jest. Więc możecie sobie zrobić swój i mieć jeszcze zdrowiej. No, a teraz robimy sałatkę, którą się robi błyskawicznie. To znaczy tak, potrzebujemy cukinię, najlepiej młodziutką. Ja mam takie o, malutkie, czyli je zerwać w miarę szybko. I tą cukinię kroimy w półplasterki. Ja to robię mikserem, ale można nożem. Potrzebujemy też jedną cebulę, taką średnią. Jak ktoś lubi dużo cebuli, to dużą. Potrzebujemy trochę koperku. No ja tutaj mam taką końcówkę, niestety tak mi zostało. Potrzebujemy olej, ocet jabłkowy, trochę cukru, pieprz i sól. Czyli bardzo proste. Ją można zrobić wcześniej, bo ona tak się fajnie marynuje w tym occie i im wcześniej się ją zrobi, jak trochę postoi, to jest naprawdę lepsza. No. Czy na drugi dzień, czyli do grilla jest naprawdę super. Trzy cukinki kroję w takie cieniutkie półplasterki. Cebulę kroję na małej prędkości, że tak powiem, bo jeżeli to się robi przy dużej prędkości, to cebula jest gorzka. Podobnie jak się doda oleju, nie jest gorzka. Nie wiem, tego jeszcze nie próbowałam, ale wiem, że jak jest mała prędkość miksera, to ona też gorzka nie jest. No cebulę też na takie pół plasterki czy ćwierć plasterki, nie w kosteczkę, tylko właśnie w takie pióreczka. I startą cukinię z cebulą dajemy do miski. I teraz tak, sos możemy zrobić osobno lub po prostu od razu dodawać do cukinii. Ja proponuję zrobić osobno, pierwszy raz, żeby wiedzieć po prostu na ile kwaśne, na ile ostre chcecie. Czyli potrzebuję miseczkę, której sobie tutaj nie wzięłam. I teraz do sosu potrzebujemy gdzieś tak mniej więcej ze 3-4 łyżki octu jabłkowego. Może też być jakiś ocet winny, może być cytryna. Ale raczej ta surówka ma być kwaśna. Ze 2-3 łyżki oleju, oliwy, co tam macie, tak tam o, 2,5. Taka mocno czubata łyżka cukru, niestety musi przełamać ten smak. Soli, taką płaską łyżeczkę bym dała, jak mam wam określić ile. No ja oczywiście wszystko na oko robię. A wiem, że niektórzy nie solą w ogóle, więc no, tej soli to tak jak uważacie. No i pieprzu. Jeżeli wam się wydaje, że zalewy jest za mało, to oczywiście można dorobić, nie? Aha, i można też dać zamiast cukru miód, też fajnie smakuje. No i zalewamy. Nie. Mieszamy dość dokładnie. Zobaczcie, z trzech małych cukinek wyszła taka fajna miska sałatki. Jak ktoś nie lubi octu jabłkowego, nie ma swojego, nie lubi zapachu, to może być cytryna. Spokojnie może być. Chodzi o to, żeby był kwaśny smak. Dobra. Moim zdaniem spoko, ale możecie spróbować. Potem sobie na kwaśność, na słoność. No i do tego przecież musi być koperek. Może w sumie też być pietruszka zielona. Jak macie w ogródku więcej pietruszki niż koperku, to spokojnie. No tego koperku to taka garść, bym powiedziała, spora.
i wymieszać. Najlepiej zrobić wcześniej, żeby to przeszło tymi smakami, tym kwaskiem, tą słodyczą. I proszę bardzo. Z trzech małych cukinek i cebuli mamy miskę sałatki, która bardzo ładnie prezentuje się na grillu, która też może być do obiadu. Cukinia ma tą przewagę nad ogórkami, z którymi robi się podobne sałatki, że nie puszcza tak strasznie wody, szczególnie ta mała, więc może też i postać trochę w lodówce. Ona jest bardzo fajna, jak się troszeczkę zamarynuje w tym occie jabłkowym. Naprawdę bardzo, bardzo polecam. Może brzmi tak przepis dziwnie, bo tu cebula, tutaj ocet jabłkowy, ale zróbcie, naprawdę świetna wychodzi. No to w takim razie polecam, na razie, cześć, pa! Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i bardzo proszę o łapki w górę, to pomaga mi w pracy.